Na pograniczu tego, co uznajemy za organizmy żywe i czego za życie na pewno byśmy nie uznali, funkcjonują wirusy. Stworzenia bardzo dziwne, dlatego że z jednej strony posiadające materiał genetyczny, ulegające procesom ewolucyjnym, a z drugiej strony niezdolne do oddzielnego od innych organizmów żywych funkcjonowania, niezdolne do wykazywania czynności życiowych, które nazywamy metabolizmem. Wirusy są niezwykle interesujące, dlatego że właściwie są to takie. Cząsteczki materiału genetycznego opakowane w materiał białkowy i nic więcej. Czasami w tych cząsteczkach istnieją również inne białka, ale nie zostały one wyprodukowane przez samego wirusa. Zacznijmy jednak od początku. Każdy wirus składa się z dwóch, czasami trzech elementów. Jest otoczka białkowa, może być ona bardzo różnego kształtu, powiedzmy, że ten będzie okrągły. W tej otoczce z białka, która nazywa się kapsyd, napiszemy tutaj sobie kapsyd, znajduje się materiał genetyczny. I ten materiał genetyczny to jest taki sam materiał genetyczny, który ma pozostała, cała gama organizmów żywych. Może to być DNA, ale może to być także RNA. Jak pamiętasz, w przypadku człowieka materiałem genetycznym jest dwuniciowy DNA. W przypadku wirusów. Również może tak być, ale są wirusy, których podstawowym materiałem genetycznym jest jednoniciowy DNA. Są też takie, które za materiał genetyczny od samego początku mają RNA. Albo jednoniciowe, i takich wirusów znamy więcej, albo dwuniciowe. Ale niezależnie od formy tego materiału genetycznego, najważniejsze jest to, że jest on napisany, tak jak u wszystkich organizmów żywych, dokładnie tym samym kodem. Te same sekwencje zasad DNA czy RNA kodują te same aminokwasy. Są drobne wyjątki, rozmawialiśmy o tym przy filmie dotyczącym DNA. Niemniej jednak to jest super ważne, że ten kod genetyczny, którego używają wirusy, mówiąc kolokwialnie, jest dokładnie tym samym kodem, który funkcjonuje u reszty organizmów żywych. I dlatego właśnie wirusy są w stanie wykorzystywać maszynerię komórkową organizmów żywych do tego, żeby produkować swoje własne białka. Jak to się dzieje? O tym powiemy za chwilę. Na początek powiem Ci tylko, że wirusy są, jak już wspomniałam, niezdolne do tego, żeby rozmnażać się i wykazywać swój własny metabolizm. Dopiero kiedy wejdą w kontakt z życiem, z komórką, niezależnie od tego, czy bakteryjną, roślinną, czy zwierzęcą, wykorzystują to. W jaki sposób ona funkcjonuje? Wkradają się jakby w te tryby, w te machiny komórkowego funkcjonowania organizmów żywych i doprowadzają do tego, że komórka ich żywiciela zaczyna produkować. To, co one chcą. Są takie wirusy, które są super specyficzne i są w stanie na przykład infekować, czyli zarażać tylko jeden określony gatunek. Są takie, które są w stanie infekować wiele różnych gatunków. Mamy wirusy, które atakują rośliny, są takie, które atakują bakterie. Nazywamy je bakteriofagami. Przykład takiego bakteriofaga, chyba najbardziej znanego i jednego z najlepiej zbadanych, widzisz tutaj: to bakteriofag T4, ale są wirusy, które atakują z powodzeniem także człowieka i inne organizmy, które są zwierzętami. Widzisz tutaj pewnie znanego Ci ze słyszenia wirusa HIV czy adenowirusy. Wracając na chwilę do tego, jak zbudowane są wirusy, wiemy już, że jest to materiał genetyczny, znajdujący się w takiej otoczce białkowej, którą nazywamy kapsydem. Wiemy już, że ten materiał może być różny, bo to może być albo jedno, albo dwuniciowe RNA lub DNA. Czasami jest tak, że na zewnątrz tej otoczki białkowej, którą nazywamy kapsydem, znajduje się jeszcze błona, która bardzo przypomina swoją budową błonę komórki. Do której taki wirus chciałby się dostać i ją zainfekować, albo jest z nią wręcz identyczna, dlatego że na przykład w procesie, o którym za chwileczkę będziemy mówić, wirus wydostając się z komórki, kawałek takiej błony jej po prostu oderwał. To, o czym jeszcze wspomnę, dopóki mamy przed sobą te zdjęcia z mikroskopu elektronowego, bo to co widzisz tutaj, to są wszystko zdjęcia z mikroskopu elektronowego przedstawiające różne gatunki wirusów. To jest fakt. Że wirusy są bardzo, bardzo małe. Przeciętny wirus jest przynajmniej 100 razy mniejszy od przeciętnej bakterii. To jest bardzo, bardzo, bardzo malutkie stworzenie, jeżeli uznać go za organizm żywy, dlatego tak ciężko go sfotografować i na takie fotografie, jakie widzisz tutaj pozwala to, że mamy bardzo dokładne mikroskop elektronowy, ale każdym innym rodzajem mikroskopu byłoby to bardzo ciężko sfotografować. No dobrze, wiemy już sporo o budowie wirusów zastanówmy się teraz, w jaki sposób wirusy przedostają się do komórek. Jak to się dzieje, że taka... Cząsteczka wirusa, którą nazywamy wirionem. Może zapiszę tutaj dla Ciebie tę nazwę. Jedna cząsteczka wirusa to wirion. Jak to się dzieje, że taki pojedynczy wirion wnika do komórki swojego przyszłego gospodarza i ją infekuje? Są trzy najbardziej znane mechanizmy tego, jak wirusy to robią. Pierwszym z tych mechanizmów jest tak zwane wniknięcie do komórki poprzez fuzję błony. Narysujemy sobie tutaj komórkę. I wyobraźmy sobie teraz, że na powierzchni tej komórki istnieją odpowiednie białka, receptory, do których ten wirus jest w stanie się przyczepić. Z tego, między innymi, jakie są receptory na komórce i z jakimi receptorami jest w stanie połączyć się cząsteczka wirusa, zależy, jakie gatunki będzie on infekował. Jeżeli więc nasz wirus jest otoczony taką samą błoną, jaką otoczona jest ta komórka, którą będzie infekował, to może on po prostu zostać jakby wcielony, wchłonięty do tej komórki. Najpierw będzie wyglądało to tak, potem może w następnym kroku o tak i już wchodzi do środka komórki, a w następnym kroku powiedzmy, że już cały znajduje się w środku pod błoną komórkową. Oczywiście on się jakoś z tego wszystkiego musi wydostać, ale. Są mechanizmy, które pozwalają wirusowi właśnie to zrobić. Tak więc pierwszym sposobem jest tak zwana fuzja błony, wniknięcie do komórki, tak jakby wchłonięcie się do jej środka z powodu tego, że błona wirusa może być uznana za identyczną z błoną tej komórki, która jest infekowana. Drugi sposób to endocytoza. Wirusy potrafią czasami wyglądać i przypominać jakieś składniki odżywcze czy inne cząsteczki, które komórka chciałaby do siebie, do środka wchłonąć. W takim wypadku może się zdarzyć, że powiedzmy, że tu się znajduje wirus, komórka po prostu na drodze takiej samej jak Zjadłaby coś, mówiąc bardzo kolokwialnie, wchłoni wirus do środka, owinie się dookoła niego, bo między innymi tak może wyglądać endocytoza. Tutaj zamknie się i wirus znajdzie się po prostu w jej wnętrzu. Ostatnim bardzo ciekawym mechanizmem, który ma miejsce, najbardziej chyba znane przypadki, to są właśnie bakteriofagi, czyli takie wirusy, które atakują bakterie, ale dotyczy to także wirusów roślinnych. I to jest taka sytuacja, kiedy komórka nie może być, kiedy wirus nie może wniknąć do komórki przez to, że zostanie wchłonięty przez błonę, dlatego że ta komórka otoczona jest twardą jakąś powierzchnią, na przykład ścianą komórkową w przypadku niektórych bakterii czy w przypadku roślin. No to wtedy wirus ma jeszcze taki sposób, żeby tę ścianę komórkową nadwątlić, zniszczyć ją jakoś po prostu mechanicznie i wstrzyknąć do środka swój materiał genetyczny. Tak robią właśnie bakteriofagi. Narysuję tutaj takiego uproszczonego bakteriofaga. O, on tutaj ma takie niby nóżki. Akurat ten, który jest narysowany tutaj, to ma sześć takich nóżek. To widać zresztą świetnie na tym zdjęciu z mikroskopu elektronowego. Tutaj znajduje się materiał genetyczny, i ten właśnie bakteriofag wstrzykuje swój materiał genetyczny do wnętrza komórki, a cała reszta kapsydu zostaje na zewnątrz. Jak widzisz, są więc bardzo różne sposoby na to, żeby wirusy dostały się do środka komórek. To oczywiście nie są wszystkie, ale te trzy są zdecydowanie najlepiej poznane. Teraz, kiedy mamy już wirusa w komórce, w jej wnętrzu, przychodzi moment, żeby zastanowić się nad tym, co się dzieje dalej. Jak ten wirus namnaża się, wykorzystując maszynerię komórkową komórek roślinnych, zwierzęcych, bakteryjnych, komórek grzybów. Są dwa podstawowe rodzaje postępowania, które wirus może wykorzystać, i one się ze sobą łączą. Ale omówmy je na początek oddzielnie. Pierwszy taki cykl, który może wirus wykorzystywać, nazywany jest cyklem litycznym, a drugi cyklem lizogennym. Jeden z tych cykli, cykl lityczny, polega na tym, że wirus namnaża się namnaża namnaża we wnętrzu komórki, a na koniec tę komórkę rozwala, ściana komórkowa idzie w drobny mak i w ten sposób wirusy wydostają się na zewnątrz. Natomiast cykl lizogenny. W ten sposób wirus się namnaża, że swój materiał genetyczny inkorporuje, czyli jakby wkłada do materiału genetycznego Komórki, w której się znajduje, i razem z tym, jak ta komórka się mnoży, jak będzie się w niej powielał materiał genetyczny i ona się będzie dzielić, to ten wirus dzieli się razem z nią. Przyjrzyjmy się teraz tym wszystkim etapom po kolei. Zacznijmy może od cyklu litycznego. Widzisz, że to jest komórka bakteryjna. Poznajesz to po braku jądra komórkowego i resztę organelli. Mamy więc takiego bakteriofaga, który wstrzykuje do środka. Swój materiał komórkowy. I potem, kiedy jest już w środku ten materiał komórkowy, to to, co jest w nim zapisane, zaczyna być przez komórkę produkowane. Dlatego, że kod genetyczny jest uniwersalny i jeżeli to jest DNA, powiedzmy, że to jest wirus, który ma swoje DNA, to najpierw to DNA przepisywane jest na RNA i z tego powstają. Białka wirusowe. Prawda? Natomiast jeżeli to jest RNA, to czasem jest tak, że w ogóle nie ma tego etapu, no bo jeżeli jest RNA, to od razu można przejść do produkcji białek. Czasami zdarza się tak, że to RNA z powrotem jest przetłumaczone na DNA i dopiero wtedy na RNA z powrotem i na białka. To wygląda różnie. To nieważne, w jaki sposób konkretnie to się dzieje w bardzo konkretnych przypadkach różnych gatunków wirusów. Ważne jest to, że cała ta istniejąca w komórce maszyneria, przygotowana do tego, żeby produkować jej własne białka i mnożyć jej własny materiał genetyczny, zaprzęgana jest do tego, żeby produkować białka wirusa i namnażać. I jego materiał genetyczny. Na tej drodze, w komórce, w tym przypadku bakteryjnej, powstaje bardzo dużo wirionów, czyli tych cząsteczek wirusa, a na koniec cała komórka ulega lizie, czyli rozpadowi, i one w ten sposób, te cząsteczki wirusa, wydostają się na zewnątrz. Czasami wirusy potrafią e, za pomocą tego materiału genetycznego, który niosą, doprowadzać do produkcji białek, które w pierwszej kolejności niszczą to DNA bakteryjne i te białka bakteryjne, które byłyby w stanie z nimi konkurować w produkcji właśnie tych specyficznych dla wirusa produktów białek i kwasów nukleinowych. Tak więc cyklityczny polega na tym, że trzeba jak najwięcej wirusa naprodukować, jak najwięcej naprodukować, wykorzystując maszynerię pro, komórkową do produkcji jego białek i namnażania jego kwasu nukleinowego, a potem ją rozwalić i wydostać się na zewnątrz i być gotowym do tego, żeby infekować następne komórki. Druga droga jest, no, chyba trochę jednak bardziej wyrafinowana i polega na sprawie następującej. W momencie kiedy mamy już wirusa w środku, o, jesteśmy na tym etapie, materiał genetyczny wirusa znajduje się już w komórce bakteryjnej, to jest on niejako wchłaniany, przenoszony do materiału genetycznego komórki gospodarza. To jest w ogóle niesamowity proces, że wirus jest w stanie sam swój materiał genetyczny wkleić. W nasz materiał genetyczny, bo u ludzi również się to dzieje, to nie dotyczy tylko bakterii. Tak więc staje się jakby DNA wirusa, które mogło być wcześniej RNA, ale zostało specjalnie w tym celu, żeby być winkorporowane, bo tak się to nazywa, w genom gospodarza, to musiało się stać wcześniej DNA i ono jest po prostu jakby wklejane w nasz materiał genetyczny. No i razem z tym, jak komórka. Będzie się dzielić i będą z niej powstawać komórki potomne, to będą również, widzisz, to jest tutaj zaznaczone tym niebieskim fragmentem będą również mnożyć się fragmenty materiału genetycznego wirusa, i w ten sposób może być coraz więcej i coraz więcej zainfekowanych komórek. Więc są dwa sposoby. Albo namnożyć się we wnętrzu, takie główne sposoby, najlepiej poznane tego, w jaki sposób wirusy namnażają się w organizmie swojego żywiciela, albo w jaki sposób infekują kolejne komórki. Albo jak najbardziej się namnożyć i szybciutko wydostać się na zewnątrz, po to, żeby, mno, żeby infekować kolejne komórki. Albo za pomocą tego, że się wkleja materiał genetyczny wirusa do materiału genetycznego gospodarza. Komórka sama ten materiał genetyczny pomnaża, i pomnaża, i pomnaża, i to co powiedziałam na początku, że te cykle się łączą, no to w pewnym momencie yy, na, dochodzi do tego, że wirus wydostaje się na zewnątrz. Czyli cykl lizogenny może przejść w cykl lityczny, i w pewnym momencie ileś tam komórek zainfekowanych wirusem może ulec lizie i wydostać się z nich mogą na zewnątrz gotowe wirusy. Niesłychanie ciekawe jest też to, że ten fragment DNA wirusowego może być powielony w sposób nieidealny. I na przykład do następnego organizmu potomnego, którego ten wirus zainfekuje, dostanie się nie tylko ten fragment O, który koduje białka wirusowe, ale także fragment, na przykład, narysujmy go jakimś innym kolorem, fragment. DNA tej bakterii, tego gospodarza. Dlatego że mówiliśmy o tym bliżej przy filmach dotyczących DNA, nigdy te procesy namnażania materiału genetycznego nie są idealne. One są obarczone pewnym błędem i czasami jakiś enzym się poślizgnie i tego materiału genetycznego zostanie po prostu skopiowane więcej. I teraz to już nie samo, nie samo DNA wirusa zostanie spakowane z powrotem do kapsydu, ale również. Ten fragment z materiałem genetycznym gospodarza. I w ten sposób może być zainfekowany jakiś następny organizm, czasem zupełnie innego gatunku, i do jego genomu może być przeniesiony nie tylko DNA wirusa, ale również DNA tego innego organizmu. To się nazywa poziomy transfer genów. Mówiliśmy już o tym trochę w przypadku bakterii, ale to jest niesłychanie ciekawy i niesłychanie ważny z punktu widzenia ewolucji proces. Jako ciekawostkę powiem Ci, że naukowcy uważają, że od około 5 do 8% całego naszego DNA człowieka jest właśnie pochodzenia wirusowego. Uważa się, że bardzo, bardzo wiele milionów lat temu były takie wirusy, które zainfekowały komórki rozrodcze człowieka, zainko zainkorporowały swój materiał genetyczny do nich. I w ten sposób przekazywany jest on z pokolenia na pokolenie, z pokolenia na pokolenie. Trzeba dodać, że to DNA jest w większości zdecydowanej nieaktywne, czyli po prostu w dzisiejszej formie, w takiej, w jakiej istnieje dziś w naszym genomie, nie może z tego powstawać aktywny wirus. Niemniej jednak to daje do myślenia, że tak ogromny procent naszego materiału genetycznego pochodzi właśnie od wirusów. Taki Wklejony w materiał genetyczny wirus nazywany jest prowirusem, dlatego że na tym etapie to jeszcze nie, nie jest wirus, jeszcze on nie powstał, ale z tego materiału wirus powstać może. Tak więc w tym przypadku mówimy o prowirusie, może to sobie dopiszmy. Prowirus. I także takich endogennych, endogennych, czyli wewnętrznych, istniejących we wnętrzu naszych komórek, retrowirusów, bo to właśnie retrowirusy tak efektywnie zainkorporowały swój materiał genetyczny do DNA człowieka, mamy w swoich komórkach, w swoim DNA aż 5 do 8%. No dobrze, wiemy już, jakie są sposoby wirusów na to, żeby się rozmnażać za pomocą maszynerii komórkowej ich gospodarza. Dodam jeszcze tylko, że cykl lityczny doprowadza no, w sposób oczywisty do tego, że komórka bardzo szybko zaczyna po prostu umierać. Natomiast w przypadku Cyklu lizogennego to może trwać naprawdę bardzo długo i wiele pokoleń komórek może powstać, zanim dojdzie do tego, że wirus ujawni się i będzie na zewnątrz produkowany. Wspominałam też na samym początku, że czasem dzieje się tak, że jak się wirus wydostaje. Z komórki, to otoczony jest taką samą błoną, jaką otoczona jest komórka jego gospodarza. I może się to dziać na takiej drodze, że wirus się na przykład bardzo tutaj zbliża, ich jest produkowanych, powiedzmy, coraz więcej i więcej wewnątrz komórki. Powiedzmy, że ten wirus będzie o, okrągły, i one się tak pchają w stronę, w stronę błony komórkowej, że w pewnym momencie się urywają razem z fragmentem tejże właśnie błony, i potem są nią otoczone. I potem jak napotykają podobną komórkę, no to ta komórka nie odczytuje ich, nie rozpoznaje jako czegoś zupełnie obcego, tylko coś co przypomina bardzo ją samą. To pomaga oczywiście wirusowi w takim sensie, że nie odczytywany jest on jako zagrożenie, tylko jako coś co można bez problemu wchłonąć do swojego wnętrza. Zastanówmy się teraz nad takim procesem, który nazywany jest Odwrotną transkrypcją. To odkrycie tego procesu to był w ogóle przełom w rozumowaniu o tym, w jaki sposób geny mogą doprowadzać do tego, że powstaje białko. Za zidentyfikowanie tego procesu w roku 1975 przyznana została Nagroda Nobla i to był absolutny przełom, powtórzę to jeszcze raz, dlatego że wywracał do góry nogami obowiązujący wtedy paradygmat, mówiący, że proces, od momentu kiedy istnieje gen do powstania białka może wyglądać tylko i wyłącznie w następujący sposób. Najpierw jest DNA, potem z tego DNA powstaje matrycowy RNA, na bazie którego powstaje białko. To wszyscy wiedzieli i spodziewali się, że tylko i wyłącznie ten proces może mieć taki kierunek. Enzym jaki posiadają wirusy. Dzisiaj wiemy, że nie tylko wirusy posiadamy go też my nawet w swoich komórkach ludzkich, posiadają go też organizmy eukariotyczne, ale wtedy kiedy to odkryto, to odkryto to właśnie w kontekście wirusów. Więc ten enzym odwrotna transkryptaza przeprowadzający proces odwrotnej transkrypcji potrafi robić coś odwrotnego. Na bazie matrycy RNA potrafi tworzyć DNA. Tak jak mówię, to absolutnie wywróciło do góry nogami myślenie o kwasach nukleinowych i o tym, w jaki sposób powstają białka. Po co jest to w ogóle wirusom potrzebne? Trzeba dodać, że bardzo groźne wirusy potrafią przeprowadzać ten proces. Między innymi wirus HIV. Otóż on sam jest wirusem RNA. Czyli w swoim wnętrzu posiada RNA. Może to zapiszemy. No, i z racji, że jest to jeden z wirusów, których działanie właśnie na tym się opiera, że on wprowadza swój własny genom do genomu gospodarza, no to nie jest możliwe, żeby do DNA wprowadzić, który powiedzmy wyglądać będzie jakoś tak, o, uproszczoną drabinkę tutaj narysuję, wprowadzić RNA, bo ono po prostu do niego nie będzie pasowało. Więc trzeba zrobić rzecz następującą. RNA Trzeba przetłumaczyć na DNA. I to właśnie robi enzym, który się nazywa odwrotna transkryptaza. Odwrotna transkryptaza. I to właśnie robi ten enzym. I dopiero jak to wirusowe RNA zostanie przetłumaczone na DNA, to może być wklejone w tej formie do komórki gospodarza i dalej z tym jak się będzie mnożyć ta komórka, dalej być nam właśnie wirusowy materiał genetyczny. To jest bardzo ważne, żebyśmy nie myśleli o tym zawsze tylko w kategoriach człowieka, dlatego że my się rozmnażamy płciowo i tak naprawdę tylko to co jest w naszych komórkach rozrodczych, może być przekazane następnym pokoleniom, ale ogromna liczba gatunków, organizmów żywych, rozmnaża się. Bezpłciowo i wtedy tak naprawdę dużo łatwiej jest przekazywać w materiale genetycznym kolejnym pokoleniom właśnie materiał genetyczny wirusa. Tak więc odwrotna transkrypcja to jest proces, na który bardzo szczególnie zwracam Twoją uwagę. On właśnie pozwala na to, żeby na przykład wirus HIV wprowadzał do komórek człowieka swój własny materiał genetyczny i żeby te komórki przekazywały go następnym komórkom i następnym komórkom. Musisz pamiętać, że to dotyczy nie Procesu rozmnażania, dlatego że kiedyś o tym mówiliśmy. Jest w naszym ciele bardzo dużo komórek, które odpowiedzialne są za produkcję nowych komórek. Nasze tkanki, nasze komórki się zużywają i po prostu muszą istnieć takie fragmenty, takie części populacji komórkowej, które odpowiedzialne są za powstawanie tych nowych, tak więc z nich będą powstawały kolejne i kolejne. Jeżeli one będą zainfekowane przez wirusa w ten właśnie sposób, to właśnie w tych kolejnych, powstających z nich komórkach również ten materiał genetyczny wirusa, się znajdzie. Na koniec chciałabym Ci jeszcze raz pokazać zdjęcia z mikroskopu elektronowego. To jedno jest kolorowe, dlatego że pokolorowano je potem, jak zostało już zrobione, na których widać jaka jest skala wielkości wirusów w stosunku do komórek, które infekują. Na tym zdjęciu te małe zielone kropeczki to jest wirus HIV, a to ogromne niebieskie, to jest komórka limfocyt T człowieka. Widzisz, jakie one są naprawdę malutkie w stosunku do tego, jak wygląda wygląda Komórka, którą infekują. A tutaj widzimy bakteriofaga, zdaje się, że jest to fak T4, który infekuje komórkę bakteryjną. No zobacz, wygląda ona jak jakaś ogromna planeta w stosunku do tych maleńkich cząsteczek bakteriofaga, który ją infekuje. I skończę taką myślą, że te maleńkie stworzenia, jakimi są wirusy, co do których nie mamy nawet pewności, czy są życiem, czy może czymś, co życie tylko trochę przypomina. Niosą także pewną nadzieję, jeżeli chodzi o współczesną medycynę. Otóż ta ich umiejętność do tego, żeby wprowadzać swoje geny do genomu komórek, które infekują, powoduje, że my, naukowcy, i mamy nadzieję, że potem lekarze, jesteśmy w stanie zapakować do genomu wirusa jakieś geny, które u pacjenta są zepsute, albo których nie ma w ogóle, albo które nie funkcjonują prawidłowo, i taki wirus do komórek ludzkich takie brakujące geny za nas wprowadzi. Oczywiście wcześniej unieszkodliwia się tego wirusa i doprowadza do tego, żeby on się sam nie mógł nam narzać. To właśnie stanowi jedną z podstaw terapii genowej, o której w dzisiejszych czasach mówi się tak dużo i która jest naprawdę ogromną nadzieją współczesnej medycyny.